Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz, jak zauważyłeś, za nami już 13 tysięcy kilometrów i 11 miesięcy, jeżeli chodzi o Moonlighta. Teraz tak, no umarł już. Umarł, tak jak w filmie z aplikacji, w prawym górnym rogu pojawi się propozycja, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu. Położony był w tym samym czasie, co Kencode Evo. Aplikacja no banalna, kurczę, super, naprawdę, mięciutko, przyjemnie. Pierwszy film z aplikacji, no teraz będziesz widział akurat filmik z cropplingu, jeżeli chodzi po aplikacji, jest perfekcyjny, a to tylko po to, żebym sobie mógł pomarudzić. Żeby pokazać Ci różnicę między Moonlightem a Kencode Evo, celowo, też zobaczysz właśnie w tej chwili cropling na chwilę obecną po tych samych kilometrach i po tym samym czasie cropling Kencode Evo. No tak jak widać, no tutaj to jest przepaść. Tym bardziej, że Moonlight był na tylnym zderzaku, więc tutaj kurczę nie ma mowy, żeby on wytrzymał na tych drzwiach dłużej niż Moonlight. Teraz tak, jeżeli chodzi o Moonlighta, widziałeś ostatnio, tak, było styczeń bodajże, test trwałości, a później kwiecień, bo zauważyłem, że on zaczynał przymierać i przez ten okres bawiłem się szamponami, które uzupełniają powłoki, więc troszeczkę ratowały tę powłokę. Dobiłem go całkowicie, jak wpadłem na autostradę. No to go, zabiło go całkowicie. Zrobiłem jakieś, kurczę, 400 kilometrów, no a to była niemiecka autostrada, tak, okolice 200, więc tutaj i padało, naprawdę aura zimowa, ale ja już widziałem, że on ma się ku końcowi, więc kurczę, no niestety, albo stety wytrzymał tyle, no pierwsza wersja, z tego co pamiętasz, no nie wyszło, no nie siadło to w ogóle, zdech bardzo szybciutko, ten klasyczny Kencode, można powiedzieć, że go zmiażdżył, tutaj Evo również zmiażdżyło, jeżeli chodzi tę kolejną wersję, którą dostałem, prawdopodobnie już taką poprawną, bo ta pierwsza, z tego co mi wiadomo, tam był jakiś problem, kurczę, nie wiem z czym. Nie wiem dlaczego tak to nie usiadło, może produkt był przeterminowany, nie będę filozofował. Teraz tak, jeżeli chodzi o porównanie, Moonlight bardziej mi się podoba na tych listewkach wokół okien, lepsze wykończenie niż Evo, a jako zabezpieczenie no wybrałbym zdecydowanie Kencode'a. Na chwilę obecną nic się nie zmieniło. Tak jak przy pierwszym filmie zdecydowanie Kencode wypadł o niebo lepiej, raczej kurczę, to w ogóle nie ma co porównania, no to było zmiażdżone. Drugie podejście, tak jak widzisz, i no Kencode siedzi, kurczę, i myślę, że w tym roku go zdejmę, bo chcę położyć, mam kilka powłok, które też szybkich właśnie, które chcę też sobie przetestować. Myślę, że rok czasu wystarczy, żeby pokazać, że rzeczywiście, jeżeli o produkty dbamy, słuchaj, ja tylko myłem tam od czasu do czasu, wskoczył kwaśny szamponik i to jest wszystko, taki naprawdę kwaśny, a tak to tylko myłem i nawet nie serwisowałem. Moim zdaniem serwisowanie szybkich powłok ma się nijak, bo wskoczy z ostrą chemią, podgryzie srogo. Te powłoki właśnie myjemy regularnie, moim zdaniem. Jak się kończy, robimy sobie one stepika, ewentualnie finish, i wskakujemy po raz kolejny i cieszymy się zabezpieczeniem. Tutaj moim zdaniem, że osobiście, jeżeli chodzi o Kencode'a, widzę go na zimę. Naprawdę rewelacja. Samo oczyszczanie oczywiście. Samo, bo on tak zniknął w oczach. Tak naprawdę on było super, super, super i w pewnym momencie pyk, tak jakby go już nie było. Na zimę rewelacyjny produkt. To nie da się ukryć. Aplikacja, docieranie tutaj tego produktu jest banalne. Tak naprawdę to woski przy tym, niektóre woski przy tym trzeba się namęczyć. Tutaj nie masz tego problemu. Tu jest po prostu perfekcyjnie. Trwałość, no cóż, u mnie wyszło tak, a nie inaczej. Oczywiście, jakbym go uzupełniał jakimiś polimerami, posiedziałby dłużej. Ale ja chciałem pokazać tylko, zrobić nawet też porównanie, bo za pierwszym razem nie pykło, że wtedy rzeczywiście miałem jakąś wadliwą partię. Tu, w tym momencie jest całkiem fajnie, pomimo że Kencode zmiażdżył i Kencode myślę, że jeszcze do następnej zimy by posiedział, ale ja już go zdejmę. No dobra, słuchaj, myślę, że Moonlighta mamy już z głowy, to już w ogóle się nie będę za to brał, nie ma sensu. Teraz skoczą inne powłoki,
Także dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!